Pacjenci się nas pytają, co to oznacza, jak pękają naczynka w oku. Przypuszczam, że tutaj chodzi o naczynia spojówki, które pękają. Także tutaj są dwie główne przyczyny, albo pacjenci mają suche oko, i jak tutaj pocierają się dwie suche powierzchnie, może to doprowadzić do pęknięcia naczynia i rozlania się krwi tworzy się siniak, który za kilka dni, kilka tygodni zniknie naturalnie reabsorbując się. Jest to porównanie do siniaka, który możemy tak samo mieć pod skórą. Inny aspekt, aspekt to jest taki, że niektórzy pacjenci mają nadciśnienie tętnicze i to nadciśnienie może tak samo Powodować pęknięcie naczyń spojówki, i tutaj powinniśmy już raczej udać się do internisty, lekarza internisty, internisty, który powinien dokładnie zbadać ciśnienie tętnicze nie tylko jeden raz w ciągu dnia, tylko może ma to sens, żeby założyć pacjentowi tak zwanego holtera na 24 godziny, gdzie ciśnienie jest monitorowane przez cały dzień i całą noc i na podstawie takiego badania możemy zdiagnozować, czy pacjent ma nadciśnienie tętnicze, czy to nadciśnienie tętnicze ma jakąś konsekwencję i czy ewentualnie trzeba to leczyć za pomocą na przykład różnych lekarstw.